Bratem w pierwszej mirowej wojnie tak. Był w armii carskiej. Potem jak była nastała rewolucja, to do Polski poszedł i był żołnierzem w armii Piłsudskiego w wojnie bolszewicko-polskiej. Druga wojna światowa zrobiła tak, że ojciec mój zginął, rozstrzelany w Warszawie. Jego ojciec był lotnikiem i walczył w Anglii w lotnictwie. U nas to było jak u Żeromskiego, jak Syzyfowa praca. Bardzo ciekawa i długa historia. To jest taka historia Polski. To cudze gniazdo. Szturmują duże czarne mrówki. Fleginozusy. To dominanci, nie tolerują obcych. Te drobne, liazusy, są zagrożeniem dla fleginozusów. Zaczęła się bitwa, walczą. Malutkie mrówki chwytają te duże za łapki i ciągną w różne strony. Za chwilę przegryzą jej gardło. Koniec z fleginozusami. Chwilowe zawieszenie broni. Kiedy nadciągną posiłki, los liazusów będzie przesądzony. Jak to jest między Polakami i Rosjanami? Zauważyłem, że stosunek Polaków do nas jest pozytywny. Jakby przestały istnieć problemy. A przecież dużo się mówi o krzywdach Rosjan wobec Polaków. No tutaj, ale to tak nie tylko. Nie tylko. Polacy również krzywdzili waszych. Dawniej bałam się chodzić do cerkwi. Peszył mnie wzrok tych staruszek. W cerkwi prawosławnej? Tak. Przyglądały się zakonnicy katolickiej. Jakiś czas potem spotkałam w Moskwie duchownego, który mi tłumaczył: przestań, nie wolno tak myśleć. A jak mam myśleć? Myśl, że nie ma świątyni prawosławnej ani katolickiej, tylko Chrystusa. Wchodząc do cerkwi, mówiłam: Jezu, jestem w Twojej świątyni, modlę się. Ludzie powinni się szanować, żyć w przyjaźni. Wy tam na górze zajmujcie się swoją polityką. Zwykłych ludzi nie należy skłócać. Kiedy rozmawiam z prawosławnymi, słyszę: my mamy rację, może tak jest, Bóg to osądzi. Powinniśmy bardziej zabiegać o wzajemne zrozumienie, traktować się jak bracia. Przyznam się, siostrze, że jeszcze nigdy nie rozmawiałem z katolicką zakonnicą. Tak? Naprawdę? Ja także nigdy nie rozmawiałam z duchownym prawosławnym. Boję się. Boję się was. Wyrobiłem sobie bardzo dobre zdanie o Polakach katolikach. Wcześniej myślałem inaczej, a jednak nie odczułem wrogości ani napastliwości. Darzę szacunkiem Polaków, katolików, jako ludzi bardzo silnych wiarą. Mój religijny światopogląd zdecydowanie się poszerzył i jest mi lżej. Po powrocie z pierwszego zagranicznego wyjazdu zrozumiałem, że życia nie można zaplanować. To los nami steruje w większym stopniu niż sądziłem. Żyć tutaj jest lepiej niż myślałem. Najważniejsze zmiany? Rozpoczęłam studia prawnicze. Bo moja mama była deportowana na Syberię. To było gdzieś tam w altajskim kraju. W altajskim kraju? Tak. I tam właśnie NKWD-ista skoczył na stół i ich powitał. Powiedział, że wy Polacy mieliście dobrze, ale teraz poznacie ciężką pracę i tutaj już będziecie żyć i tutaj już poumieracie. Ale na szczęście, Hitler zaatakował, także wyście się stali naszymi aliantami. Anders stworzył armię polską w Rosji. I wiedząc o Polakach, którzy są po lagrach, i wszystkich wziął pod opiekę. I były dzieci, i kobiety. Więc ona pojechała przez Iran, Persję, potem Irak,
Egipt i potem z Egiptu do Anglii. Ale jak ona wyjeżdżała z Wilna, ona powiedziała do tego NKWD-sty, my jeszcze tutaj wrócimy. I wróciliśmy. Na pewno upadł mit, że Polacy są wredni. Podczas dwutygodniowego pobytu nie zauważyłem, aby Polacy źle traktowali Rosjan. Chciałabyś tu mieszkać? Nie wiem. Może? Teraz już nie wiem. Ja znam. Wy ko mnie wierniecie. Ко мне вернетесь больше никому. Одними лишь глазами улыбнетесь. Мне слов не надо, я и так пойму. Нас волны океана не щадили, и звезды не указывали путь. Под парусом на зов судьбы мы плыли, и вместе не боялись утонуть. Наш чай столбом не мог остановить. Шептали вы, Бог мой, нельзя же так любить. Я знаю, вы ко мне вернетесь, ко мне вернетесь больше никому. Одними лишь глазами улыбнетесь. Мне слов не надо. 24 czerwca. Trzeba wracać, ale nie chcę. Przyzwyczaiłem się. Pewien mędrzec powiedział, gdzie miłość znajdziesz, tam żyj. Mimo wszystko myślę, że jeśli ktoś urodził się w Rosji, najlepiej będzie mu w Rosji. Будьте осторожны, потерпите главное, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете.